Z Ewangelii według świętego Marka. Zebrali się znowu apostołowie przy Jezusie i opowiedzieli mu o wszystkim, co robili i jak nauczali. Odezwał się do nich: chodźcie tylko wy sami na jakieś ustronne miejsce i odpocznijcie trochę. Wielu bowiem przychodziło i odchodziło, tak że oni nie mieli czasu nawet zjeść czegoś. Odpłynęli sami łodzią na miejsce ustronne. Zauważono ich jednak odpływających i wielu ich wyśledziło. Pobiegli tam gromadnie, pieszo, z wszystkich miast i nawet ich wyprzedzili. Kiedy wysiadł, zobaczył już wielu ludzi. Wzruszył się nimi, bo byli niby owce nie mające pasterza. Zaczął ich długo nauczać. Przedwczoraj słyszeliśmy o tym, że Pan Jezus wysłał na głoszenie Ewangelii 12 apostołów i dzisiaj słyszymy o tym, że apostołowie wrócili z tej wyprawy misyjnej. Wrócili, znowu spotkali się z Jezusem, ze sobą razem, wrócili do swojej wspólnoty. I tutaj padają bardzo piękne, a ja bym powiedział trochę wzruszające słowa, może też zaskakujące. Tak sobie myślę, że rzadko zwracamy uwagę na te słowa Pana Jezusa. Chodźcie tylko wy sami na jakieś ustronne miejsce i odpocznijcie trochę. Myślę, że rzadko nam się Pan Jezus kojarzy z kimś, kto nas zachęca do odpoczynku. Ale właśnie w dzisiejszej Ewangelii to słyszymy, właśnie dokładnie to słyszymy. Jezus zachęca apostołów do tego, żeby odpoczęli. Ponieważ bardzo intensywnie pracowali. Byli przeciążeni wręcz. Pamiętamy, że najpierw o Panu Jezusie mówiono, że tak dużo pracuje, że nawet nie ma czasu zjeść. No, ale dotyczyło to również apostołów. Apostołowie też, będąc z Panem Jezusem, no momentami byli naprawdę umęczeni pracą. I Pan Jezus to widzi. Może też fajnie, że ta Ewangelia przypada w sobotę, która dla wielu jest właśnie dniem odpoczynku. Sobotę, czyli przed niedzielą, która jeszcze bardziej jest właśnie takim dniem odpoczynku. Odpoczynek jest wolą Boga. Bóg chce, żebyśmy odpoczywali. Oczywiście to nie jest tak, że odpoczynek to jest jakaś taka rzecz nienaruszalna, że skoro mam prawo do odpoczynku i Pan Bóg tego chce, to ja za wszelką cenę to wyegzekwuję. Bo słyszymy potem, że kiedy dotarli tam na to miejsce, gdzie mieli być osobno Pan Jezus z apostołami, to ludzie tam ich wyprzedzili, zebrali się i kiedy wysiedli z łodzi, Pan Jezus zobaczył wielu ludzi, wzruszył się nimi, bo byli jak niby owce nie mające pasterza i zaczął ich długo nauczać. Potem, i będziemy to o tym czytać za niedługo, potem jednak udało im się odpocząć. Udali się rzeczywiście na miejsce ustronne. Ale właśnie to też pokazuje, że Pan Jezus razem z apostołami byli dyspozycyjni dla ludzi. Uwzględniali nie tylko swoje własne potrzeby, tu w tym wypadku konkretnie potrzeby odpoczynku, ale byli też bardzo otwarci na potrzeby
innych, na potrzeby ludzi. Pan Jezus pewnie wiedział, że odkładając, że rezygnując w tym momencie z tego odpoczynku, to tylko ten czas odpoczynku odkłada, że ten czas się znajdzie. Myślę, że było to spokojne. Dlatego tymi ludźmi się wtedy zajął, zlitował się nad nimi, nie odprawił ich. Natomiast tak czy owak, ta dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że jest wolą Boga, żebyśmy dbali o siebie. Żebyśmy dbali o swój odpoczynek. I myślę też, mi ta Ewangelia mówi o tym, że fajnie jest, kiedy ten odpoczynek jest w obecności Pana Jezusa. I też w obecności bliskich nam osób. Właśnie w jakimś takim, bo tak to jest przedstawione w tej dzisiejszej Ewangelii, że oni odpoczywali, mieli odpocząć, ostatecznie odpoczęli właśnie w takim gronie najbliższych osób. Myślę, że siłą rzeczy to przypomina każdy taki odpoczynek, który realizuje się w gronie rodzinnym, tej rodzinie naturalnej, czy tak jak w moim przypadku, na przykład we wspólnocie zakonnej, ale też właśnie, że tu chodzi o taki odpoczynek, który też realizuje się poprzez bycie z Panem Jezusem. Moje doświadczenie jest takie, że bardzo trudno, chyba w ogóle nie da się nawet odpocząć w takiej zupełnej samotności, że nikt z nas tego nie potrzebuje, może na chwilę, tak, może momentami tak, potrzebujemy tego, żeby być sami, ale to są na ogół krótkie chwile. Zawsze potrzebujemy kogoś, potrzebujemy czyjejś obecności. I najlepiej, jeśli są to osoby bliskie, takie, którym ufamy, takie, które też potrafią dostrzegać nasze potrzeby, wychodzić im naprzeciw, potrafią się o nas zatroszczyć. Właśnie to jest nam potrzebne. Ale bycie z Panem Jezusem, odpoczywanie z Nim jest zawsze dostępne. Wiem, że niektórzy mówią, że nie czują obecności Pana Jezusa, że nie potrafią tak właśnie z Nim, nie wiem, być, spotykać się. Jeżeli tak, no to warto się tego uczyć. Tak, bo tego trzeba się nauczyć. To jest coś, co przychodzi wraz z poznawaniem po prostu Pana Jezusa. Tak, może początkowo trzeba poświęcić trochę czasu, może nawet wysiłku w to, żeby poznać Pana Jezusa, żeby Go posłuchać. I potem z tego rodzi się właśnie taki kontakt z Jezusem, że On już potem zawsze z nami jest. Że nawet jeśli ja Go jakoś może nie czuję, Jego obecności mocno, ale wiem, że On jest. I On do mnie mówi. I wiem, że nie jestem sam. Wiem, że jestem z Nim i mogę, i właśnie, co jest bardzo ważne, że przy Nim mogę odpocząć. W Jego towarzystwie, właśnie w towarzystwie Pana Jezusa zawsze możemy odpocząć. Zawsze. Nawet jeżeli Pan Jezus mówi do nas o czymś, co dotyczy, nie wiem, pracy, jakichś zadań, to moje doświadczenie jest takie, że nawet i wtedy ja mogę
w zasadzie odpoczywać, tak. Pan Jezus daje mi odpoczynek. Jego obecność daje mi odpoczynek. Właśnie ta dzisiejsza Ewangelia mi to uświadamia, przypomina. I po prostu pomyślałem, że się tym podzielę. Tak, Pan Jezus daje odpoczynek. Ze względu na to, jaki On jest, co mówi. Dlatego warto poznać Pana Jezusa. Poznawajmy Go, odkrywajmy, słuchajmy. I na pewno wszyscy tego będziemy doświadczać coraz więcej, coraz bardziej, bo też sam mam takie momenty, kiedy jakoś nie potrafię tego, gubię gdzieś właśnie jakoś taki kontakt, nie, z Panem Jezusem. Tych momentów jest pewnie coraz mniej, ale właśnie wiem, że warto ciągle na nowo Pana Jezusa słuchać, spotykać się z Nim, bo potem mogę w Jego obecności po prostu odpoczywać. A bardzo często tego potrzebuję. Wszyscy tego potrzebujemy. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku i Pan Jezus o tym wie, widzi to i do nas właśnie z tym odpoczynkiem przychodzi.